Dlaczego DDA wiąże się z alkoholikami? DDA, czyli dorosłe dzieci alkoholików, są to osoby, które dorastały w domu, gdzie był alkohol, y, lub były y, wychowywane w rodzinie, z, w której była obecna przemoc psychiczna. Yy. Wiele osób, które w swoim dzieciństwie dorastało w takiej rodzinie, gdzie był alkohol, nieważne jak długo on był obecny w rodzinie, czy on był obecny od 16 roku życia danej osoby, czy od narodzenia jej, mają taki zakodowany mechanizm, który jeśli nie przejdą terapii, to po prostu nawet nie zdają sobie sprawy. Ale dla nich jest bardzo naturalne, że alkohol jest obecny w ich życiu i dlatego jako partnera wybierają osobę uzależnioną, ponieważ ta osoba uzależniona daje im szereg emocji i doświadczeń, które doznali w rodzinie alkoholowej. Wówczas po prostu nie są zaskoczeni, bo nie jest to ni dla nic nic nowego. Oni wiedzą, jak funkcjonować w takiej relacji, w końcu żyli z ojcem, powiedzmy, pijącym, dlatego partner pijący jest czymś takim logicznym i normalnym. I mimo, że podświadomie nie chcą takiej relacji, nie chcą być ze sobą uzależnioną, to jednak ten mechanizm wewnętrzny, takie zaprogramowanie. Powoduje, że wybierają często taką osobę. Żeby wyeliminować to prawdopodobieństwo, że się wybierze osobę uzależnioną, żeby wybrać partnera świadomie i odpowiedzialnie, to tak naprawdę trzeba przejść w terapię, czy przejść jakieś formy, nie wiem, 12 kroków na przykład ponieważ jeśli dana osoba nie przerobi swojej emocji, swoich doświadczeń z wcześniejszego życia, to niestety później to wszystko wraca w tej, tej, tej każdym nowym doświadczeniu, które ma. Jej się wydaje, że robi postęp, że postępuje inaczej, że nie popełnia tych błędów rodziców, że jest lepsza od nich, a tak naprawdę robi po prostu kropka w kropkę tak jak oni. Tylko czasami ma większy rozbieg, czasami podejmuje więcej działań, ale to tak naprawdę są tylko takie oszukiwanie siebie, takie zasłony dymne, żeby po prostu myśleć, że, że jest się lepszym lub innym od rodziców, a wbrew pozorom tak naprawdę często się nie różnimy niestety od nich, bo jesteśmy tak zaprogramowani. No nie możemy tego zmienić sami, niestety. Bo gdyby to było możliwe, to by pewnie psychologia nie istniała, tylko po prostu każdy by przeczytał magicznie książkę i by wszystko się już odmieniało. Niestety książka za 30 zł nie zmienia naszego życia. Przejście full terapii, powiedzmy dwuletniej, daje ogromną możliwość przerobienia całego swojego bagna i po prostu oszustrzenia tych wszystkich emocji wydrylowania tej całej ziemi, tego gnoju, które tam jest i dopiero wtedy mamy możliwość, aby coś tam nowego mogło urosnąć, żebyśmy mogli nawet postawić na tej ziemi dom. Na bagnie nie postawimy, on po prostu się zapadnie. Nieraz spotkałam się, będąc na mityngach, z osobami właśnie współzależnionymi, które za partnerów wybierały osobę właśnie pijącą. Czasami jest tak, że mm, można być z rodziny dysfunkcyjnej, te dysfunkcje są różne. To nie trzeba codziennie dostawać lania, żeby pochodzić z rodziny dysfunkcyjnej. Czasami przemoc psychiczna potrafi być tak wyrafinowana, że nawet nie zauważamy, że jesteśmy ofiarą tej przemocy. I takie osoby później właśnie też mogą wybierać osoby, alkoholików czy alkoholiczki za partnerów czy narkomanów. W ten sposób po prostu wprew pozorom, nawet nie do końca zdając sobie sprawę, wybierają takie osoby, ponieważ wiedzą, że dostaną od nich jakiś chłód, jakieś serie takich emocji, doznań, które takiej niepewności, które wbrew pozorom. Nakręcają jednak tą stronę i nawet jeśli ktoś nie wychowywał się w rodzinie, właśnie alkoholowej, też może wybierać po prostu toksycznego partnera, bo uważa bardzo często, że na taką osobę zasługuje, bo uważa, że ta osoba, co jej daje, to i tak jest bardzo dużo, że więcej nie może marzyć, że na więcej nie zasługuje, że nic więcej tej osobie się nie przydarzy. I tak dalej. To bardzo często wynika też z takiego niskiego poczucia wartości. No i takie niskie poczucie wartości jest w związku z tym, że na przykład w danej rodzinie już nie musi ona być alkoholowa, zabrakło takiej miłości, ciepła, oddania i nie było przestrzeni na to, żeby spędzać ze sobą czas, żeby nauczyć się przybywać i kształtować siebie i osoby wokół siebie żeby wzrastać, żeby być ze sobą. W związku z tym, jak się nie ma pozytywnych doświadczeń, nie ma się żadnej podstawy, albo ma się bardzo nikłe te podstawy do tego, żeby chcieć spróbować zbudować jakiś związek, który ma przyszłość, to jest bardzo trudne. Na szczęście mamy możliwość pójścia do psychologa Zapisania się na terapię grupową, uczestniczenia w meetingach, które są bezpłatne online, dostępne od ręki. W ten sposób możemy po prostu zacząć uczyć się, przeżywać, przerabiać te swoje emocje. Jak już zaczniemy rozumieć siebie, swoje emocje, to, co z nas dochodzi wewnętrznie, to będziemy umieli. Zacząć y, mówić o tych emocjach na zewnątrz, do innych osób, do partnerów, do tych osób, do, do, z którymi się związaliśmy. I wówczas ten świat naokoło zacznie się zmieniać. My nie, nie zawsze musimy w 100% podejmować bardzo drastyczną decyzję, żeby odciąć się od partnera. Możemy być na przykład w relacji z alkoholikiem, ale postawić mu wyraźnie granice, nie ukrywać tego, że on pije przed jego pracodawcą, tylko mówić, że jest pijany i koniec. I dlatego nie przyszedł do pracy. Trzeba się nauczyć dbać o siebie w danej relacji, niekoniecznie drastycznie z niej rezygnując. Jeśli partner zostanie skonfrontowany wielokrotnie z taką twardą rzeczywistością i dana osoba już nie będzie tą właśnie w tej relacji współzależnioną, nie będzie chroniła tej osoby, to wtedy albo on się zdecyduje na leczenie, albo się zdecyduje na rozejście. Ale to przynajmniej, będzie świadoma i przemyślana decyzja, i będzie już bez takiego wielkiego żalu i rozpaczy z tej osoby, y, która wcześniej się czuła y, taka poszkodowana w tej relacji i wybrała też takiego partnera uzależnionego, to ona wówczas, nawet czy ona odejdzie, czy on odejdzie, to będzie to bardziej świadoma i pewna decyzja, a nie będzie wynikała z tego wielkiego jakiegoś rozdarcia. Z jakiejś złości, z jakichś takich negatywnych emocji, bardziej będzie taką świadomą, dojrzałą decyzją. I to bardziej będzie procentować na dalszą przyszłość.